Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Zapraszam was na drugi odcinek o interkomie dla quadowca, offroadowca, adventurowca. Cardo Pactac Edge Offroad. Tym razem zobaczcie, jak zamontuję to urządzenie i opowiem wam już o jego funkcjonalności. Zapraszam na odcinek. Tym razem nie unboxing, tylko już właściwe informacje. Słuchajcie, przede wszystkim, żeby używać tego urządzenia, to po pierwsze podłączcie je pod ładowarkę i ja też to zrobiłem. Musi się naładować, zanim je będziecie używać, zanim je zamontujecie, więc niech poleży na ładowarce. A ja już wam mówię, od czego trzeba zacząć. Trzeba zacząć od tego, żeby pobrać aplikację. I tą aplikację ja już sobie pobrałem, jest ona dostępna na mój telefon w Androidzie, w sklepie Play, więc nie ma kłopotu z pobraniem, od razu pobrana i tyle. Ale jest jedno ale w aplikacji. Aplikacja się nazywa Cardo Connect App, tak się nazywa. Oczywiście w pierwszym co, to oni mówią, żebyś tu zaczął właśnie od pobrania aplikacji. No i tą aplikację już mam w swoim telefonie. Jedna rzecz, która mi się nie spodobała, to że nie możecie pominąć, pobraliście aplikację, nie możecie pominąć aktywacji, inaczej rejestracji, musicie się zarejestrować. Nie może to być anonimowo, bez tego, tylko musicie mieć konto, które zakładacie sobie w Cardo, w aplikacji i dopiero wtedy ta aplikacja się uruchamia. No i po pierwsze powinniśmy sparować urządzenie z telefonem po Bluetoothie, bo będziemy też montować je w tym odcinku do kasku, a później wam opowiem już podczas jazdy, opowiem wam o samym urządzeniu, jego funkcjonalności i moich przemyśleniach o tym, co to urządzenie oferuje. Ale to będzie w kolejnym odcinku, jak będzie z jazdy. Tutaj jeszcze montaż i po części aplikacja i coś tam, nie? Urządzenie się ładuje, chyba zostawię je na dłuższy czas, niech się porządnie naładuje i wrócimy do naszego montażu za chwilę. Chociaż w zasadzie w tym czasie, jak to się ładuje, to mógłbym zamontować to do kasku. O, właśnie. Aplikacja jest, zrobi się przede wszystkim co? Przede wszystkim zrobi się update, tak? Jest napisane, że zrobi się update. Ja przygotuję się tutaj do zamontowania tego urządzenia do kasku, a wy wypijcie kawę albo turbo kole, jak kto woli. Ja się napiję. Urządzenie naładowane, a ja chcę je zamontować do tego kasku. Jest to zwykły kask, taki, który możecie kupić. Tego typu kasków jest bardzo dużo. Ja w nim jeżdżę teraz na kładzie, więc do niego założę interkom ten właśnie Cardo. Dobrze, że poczekaliście. Naładowało się, montujemy. Ale najpierw co muszę zrobić? Najpierw muszę wydłubać stąd senę, którą mam zamontowaną. I zamontujemy Cardo. Pokażę wam tylko montaż Cardo. Jest, wydaje mi się, że będzie całkiem udany. Zaraz zobaczymy. Wybrałem mocowanie na klipsie. O, proszę bardzo. Nie będę go przyklejać. Tutaj mamy mocowanie na klipsie. Tak ono wygląda. Tyk. Więc tego mocowania użyję. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Szybko zdemontowałem interkom, a raczej bazę do interkomu Seny. S50 to jest ten, którego używałem. I wydawało mi się, jak mówiłem wam wcześniej, że słuchawki JBL-a są grube i duże. No nie, te są od Seny, a to jest JBL-a. Sena też ma słuchawki Harman Kardon, więc też takie dosyć markowe. Tak to wygląda, zobaczcie. O. Sena, JBL. Wygląda w zasadzie na wielkość identyczne, jeśli o mnie chodzi. Ta, identyko. Co najwyżej. Nie, no po prostu są takie same, więc moje pierwsze obawy, że w tym interkomie będzie, że w Cardo są jakieś te słuchawki toporniejsze, to nie, nie są. Natomiast czuję, że są cięższe, tak mi się wydaje. No i sam mikrofon, o czym już mówiłem wcześniej, też jest większy. W Cardo, zobaczcie, to jest mikrofon od Cardo, a to jest mikrofon od Seny. O, także wyglądają podobnie, ale ten jest z Cardo jest większy. Czy ma to jakieś znaczenie? Nie wiem. Może dla kogoś może mieć, dla mnie chyba nie ma.
ale no zobaczymy, jak będzie zbierać, jak będzie oczyszczać dźwięk, bo to chyba jest najważniejsze w tym wszystkim. No i teraz przejdziemy do montażu, już to po prostu scenę odkładam. A oto jak będę montować intercom Cardo w moim kasku. Po pierwsze musicie wydłubać troszkę wyściółki, tylko jedną stronę. Wydłubałem też czapeczkę, żeby tędy poprowadzić przewody. Prosta sprawa, mocowanie na klipsie. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. O, to jest nasze mocowanko z klipsem. I ono wędruje po prostu. Tutaj musicie sobie wycyrklować mniej więcej, gdzie ono ma być. Zobaczymy, czy to się uda. I to cały nasz montaż. Bez narzędzi, bez niczego, patrzcie. Tak to wygląda. Elegancko, co? W zasadzie łatwiej niż scenę, którą się przykręca. Fajna sprawa. No i co? Poukładać przewody. Jeśli macie problem ze schowaniem tej wtyczki, to możecie użyć tutaj tych kanałów powietrza, które są w kasku, żeby to tam ukryć, żeby Was nie naciskało i nie było dyskomfortem podczas jazdy. No i to w zasadzie wszystko, zobaczcie. Tak wygląda zamontowany interkom. Tutaj jest mikrofon. Mam dwa mikrofony, bo jeden jest do kamery, pamiętajcie. Tutaj w środku jest jedna słuchawka, druga słuchawka, żadnych kabli. To wszystko. Zamontowane. Więcej nic nam nie potrzeba. Proste? Proste. Cardo. Gdzie jesteś? Zobaczmy, czy działa. No to teraz czas wrzucić kask na głowę, uruchomić urządzenie, pierwsze uruchomienie, połączymy z telefonem. Zobaczcie, jak mi poszło. Pewnie update będzie się robił przez jakiś czas. No zobaczymy. Kask zapina mnie. Ja wcale nie mam zamiaru jeszcze jeździć. To jest polewa. Odruch motocyklowy, kładowy. No dobra. Po pierwsze, włączmy urządzenie. Było to przedni i dolny przycisk. Przedni i dolny. Przez 2 sekundy. Ale gra. Włączyło się. Muzyczka zagrała. Okay. Download coś tam.
I nie wiem, czy działa? Mruga tu coś? Chyba mruga. Tu się nagrywa? Nagrywa. No dobra, spróbujmy, ale muzyczkę powiem wam, gra ładnie. Teraz tak. Po pierwsze trzeba sparować to z telefonem. W telefonie trzeba wgrać aplikację. Aplikację już mam wgraną. Cardo Connect. Bluetooth, włącz. Włączymy Bluetootha. Działa. Telewizor nie. Parowanie, to jest chyba dolny guzik. Dolny guzik, no poproszę. Phone pairing. Phone pairing się włączyło. Skanuj. Tak, tak, jest. Połącz. Phone connected. Połączone. Powiem wam na pierwszy rzut oka, a w zasadzie słuchu, to powiąż. To śmiesznie, bo ten dźwięk komunikatów czytająca jest bardzo elektroniczna. Jest, połączyło się. Pierwsze połączenie, w ogóle nigdy tego nie było. Ten Unit ID. No jak? Fabik. Moto. Lubi błoto. O nie. Fabik Moto. Szkoda, że nie można tak. No dobra, wpiszemy sobie ATV. Żebym też wiedział, który jest który interkom. Jak jeżdżę na różnych. Dalej. Język. Nie ma polskiego. No to jedziemy angielski. Okej. No i jest. Update. Poproszę. Okej. Okej. Update'uje się. Przez telefon. To jest ciekawa sprawa, bo w Senie to tak nie działa. Można bezprzewodowo Senę zupdate'ować, ale działa to inaczej. Musicie podłączyć tam kabelkiem ten moduł Wi-Fi. Nie można sobie tego zrobić o tak jak tutaj, czyli bezpośrednio z aplikacji. No dobra, niech się pobierze. Powiem wam, że update idzie całkiem dobrze. W zasadzie nic wielkiego nie muszę robić. Po prostu czekam, aż się pobierze. Albo się wykona ten update. Nie wiem, czy on się teraz wygrywa, czy nie. W każdym razie już jest 80%. Idzie to całkiem sprawnie. Naprawdę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie wywali błędu przy 99%. Proszę bardzo. Najnowsza wersja zainstalowana. Update completed, software updated. Nie było żadnego problemu, żadnego kłopotu, po prostu się to wykonało za pierwszym razem. Finish. Karta dostęp do lokalizacji. Dobrze, poproszę. Jak wgrywałem tą aplikację, to jedna rzecz tylko mi się nie podobała, bo która rzecz mi się nie podobała? Nie podobała mi się jedna rzecz, że musiałem się zarejestrować, żeby ta aplikacja w ogóle ruszyła. O, i to jest. To mi się nie podoba. Może chciałbym zrobić to anonimowo. Oczywiście możecie fejkowe dane podawać, ale no, powinna być chyba taka opcja. No i mamy tutaj w zasadzie wszystko. Ja w zasadzie nie wiem, co tu jest. Audio settings jakieś. Wow. No dobra, jest tutaj trochę tego. O. Jest regulacja głośności mikrofonu. Voice control. Ja tego nie chcę tego używać. A to jest voice control, to jest to, że możecie wywoływać funkcję interkomu, mówiąc odpowiednie hasła. Niestety nie ma języka polskiego, jest tylko język angielski. Te hasła są w języku angielskim. Noise block. OK. Czyli blokada hałasu. Podłaśnianie się głośności w czasie jazdy, gdy jest głośniej na zewnątrz, to on sam reguluje tą głośność. Tutaj jest automatic T, tutaj się ustawia. Ok, nie będę tego używać. Volume levels, to jest dla muzyki, dla radia, dla interkomu. Nie, no super, no ogólnie wszystko nam się tutaj udało.
W interkomie jest radio. Okej, tu jest radio. RDS. Eco mode, device, batery. No kurde, jest tutaj trochę tych rzeczy. I można sobie tutaj różne rzeczy. A, tu można sobie ustawić numery telefonów. No, nie będę. No, spróbujemy coś złapać. Znajdzie nam coś. 87.5. O, jak gada. I nic. A wyszukiwanie? Autotune. Nic nie słychać.87.5. O, teraz słychać. Może coś wyszukam. 93. O, jest. Ojej. 95.3. No, gra ładnie. Słyszysz ciszę? A, głośniej, ciszej. Okej. Pierwsze wrażenie? Reaguje z opóźnieniem na dodanie głośności. Albo ściszenie. A stop jak wezmę, co się zrobi? Wyłącz. No dobra, to wyłączamy. Muzyka? Wszystkie. Wszystkie, nie mam żadnych. A jest taki wewnętrzny odtwarzacz, widzę, do muzyki. Ale czy to nam potrzebne? Chyba nie. No i mamy interkom. DMC. O DMC opowiem wam podczas jazdy i Bluetooth. Bluetooth intercom mode. No i tutaj też mamy. Możemy sparować. Okej. No dobra. DMC intercom mode. Grupowanie. To tutaj też jest troszeczkę. Ale wam opowiem później. No dobra, co ja mam wam dużo mówić? Instalacja zakończyła się powodzeniem. Mam zainstalowaną aplikację. Urządzenie działa, odzywa się, zrobił się update bezproblemowo. A teraz zapraszam was na przejażdżkę na kładzie, gdzie opowiem wam o funkcjonalności i potestujemy trochę, jak to działa. A ja sobie włączę jakąś muzyczkę. Witajcie kochani, już na kładzie i robimy nasz teścik, a w zasadzie opowiem wam o urządzeniu, o interkomie pod Cardo, które jest dedykowane do jazdy właśnie offroadowej. To urządzenie mam w tej chwili już zamontowane na kasku i to jest pierwsze moje użytkowanie tego właśnie urządzenia. Wcześniej z nim nie miałem kontaktu, to dla tych, co dopiero przybyli na kanał i dopiero znaleźli te nagranie. Ja na kładzie, więc